Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Witamy w kolejnym programie z cyklu Przegląd rynku z ex ante. Nie w weekend, co prawda w środku tygodnia, ale też z racji tego, że no akurat w ten weekend po prostu nie miałem fizycznie możliwości przygotować tego nagrania, ale z drugiej strony myślę, że to wielkim problemem nie jest, o ile jest jakimkolwiek problemem, mając na uwadze, że teraz, no będąc już można powiedzieć w środku tygodnia, możemy wiele ciekawych rzeczy skomentować i spojrzeć na pewne rzeczy, no już przez pryzmat konkretnych odczytów, które wcześniej mogliśmy tylko zakładać, szacować, a teraz już mamy czarno na białym na papierze konkretne informacje. Pierwsze dwie sesje nowego tygodnia naprawdę rewelacyjne na rynkach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Świetna postawa S&P 500, świetna postawa Nasdaqów, bardzo mocny też DAX, który z łatwością, a przynajmniej na razie tak to wygląda, wrócił do poziomu powyżej 18 tysięcy punktów. S&P wybronił okolicę 5 tysięcy, choć tutaj do szczytu, no jeszcze około 250 punktów brakuje, bo przecież powyżej 5300 byliśmy przez moment. Jeżeli chodzi o te instrumenty, które w ostatnim czasie notowały też sporą zmienność, to na przykład ropa WTI 1,8 na plusie we wtorek, ale kurs ostatecznie jest nieco niżej niż jeszcze podczas tej mocnej zwyżki, która miała miejsce przy okazji eskalacji chwilowej, eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bitcoin powolutku wspina się w górę. Z takich ważniejszych informacji, bo może od tego zaczniemy, zanim przejdziemy sobie do analizy wybranych wykresów na platformie ex ante, partnera tego naszego nagrania, warto przyjrzeć się na wyniki Tesli. Wyniki opublikowane zostały po zakończeniu sesji giełdowej we wtorek, 23 kwietnia, no 22.35, tutaj mamy godzinę publikacji artykułu na portalu Stoku. No i już patrzymy, co tu ciekawego się wydarzyło. Skorygowany zysk Tesli na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 71 centów, natomiast miało być 74 według konsensusu analityków, czyli tutaj nieco poniżej oczekiwań. Przychody spadły rok do roku o około 9% do 21,3 miliarda dolarów. Rynek liczył na kilka procent więcej, 22,15, czyli rynek tak czy inaczej zakładał rokroczny spadek, ale nie no, o takiej skali, jaką ostatecznie w wynikach zobaczyliśmy. I co ważne, to największy spadek przychodów od 2021 roku, jeżeli chodzi właśnie o wyniki Tesli. Zysk netto spadł aż o 55%, a więc tutaj bardzo znacząco, choć w sumie to jest tutaj prawdopodobnie błąd, ale to jeszcze sobie na investing zaraz sprawdzimy, bo gdyby spadł z prawie 8 miliardów dolarów do 1,13 miliarda dolarów, no to nie byłby to spadek 55%, tylko byłby to spadek tak na oko 87-8%. Tutaj są jeszcze informacje o tym, jak kształtowały się przychody w konkretnych segmentach, w tym w segmencie samochodowym, to też możemy sprawdzić, bo to jest ten kluczowy segment, 17,3 miliarda dolarów w pierwszym kwartale i to aż spadek o 13% w ujęciu rokrocznym, no czyli wyniki w sumie potwierdzają te nasze oczekiwania, oczekiwania, które też widzieliśmy na akcjach, oczekiwania dotyczące słabnącej sprzedaży z racji też zwolnień w fabrykach europejskich między innymi. Natomiast co ciekawe, to w trakcie wtorkowej sesji kurs zyskał 1,8%, a w handlu posesyjnym, co zresztą widzimy tutaj teraz na żywo, bo nagrywam ten materiał we wtorek wieczorem 22.51 w tej chwili na zegarze, 9,2% wzrostu, a więc no naprawdę dobrze to wygląda w handlu after hours po godzinach, co też sugeruje, że początek sesji środowej na akcjach spółki o 15.30 czasu polskiego będzie dobry, z tym, że no Tesla to już nie jest ta sama Tesla, co jeszcze jakiś czas temu, bo po ostatnich sporych spadkach wpływ na indeksy w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie zmalał, ale oczywiście takie zachowanie kursu bierzemy w ciemno, bo to daje nam szansę na to, że no, giełda będzie trzymana w ryzach i to odbicie może być jak najbardziej kontynuowane. Z takich ciekawszych newsów, chińskie banki odcięte od globalnego systemu finansowego, to jest najnowszy pomysł Stanów Zjednoczonych. Administracja USA przygotowuje sankcje mogące odciąć chińskie banki od globalnego systemu finansowego, podał we wtorek Wall Street Journal. No i tutaj, jak nie mówić regularnie,
regularnie o narastającym ciśnieniu, presji, konflikcie nawet powiedziałbym na linii Stany Zjednoczone-Chiny, mając na uwadze, że nawet już takie regulacje mogą być wprowadzane. Oczywiście do niedawna, jeszcze kilka lat temu, te dwie gospodarki były od siebie bardzo zależne, ale na podstawie tych ostatnich informacji, które do nas docierają z ostatnich miesięcy, lat, widzimy, że i jedna i druga strona stara się uniezależnić od drugiej. Oczywiście to nie będzie tak prosto, ale no wiecie, to uniezależnienie i przygotowanie do tej niezależności, o tak nazwijmy, jednej strony od drugiej, to akurat jest niepokojąca dla nas informacja, no bo jeżeli dwie strony, dwie główne gospodarki na świecie będą od siebie nawzajem niezależne, no to nie będzie blokad do tego, żeby ewentualnie konflikt się zaognił. I to jest akurat informacja dla rynków bardzo słaba. To akurat jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone versus Chiny, bo przypominam, że przecież bardzo wiele gospodarek, w tym te główne gospodarki europejskie, nasza Polska, są bardzo mocno od gospodarki chińskiej, od handlu z Chinami uzależnione i tutaj, no tak z dnia na dzień, myślę, że nie dałoby się odciąć od Chin. Zresztą widzieliśmy konsekwencje odcięcia od współpracy ze stroną rosyjską, a tu chyba nie ma co porównywać współpracy poszczególnych firm polskich ze stroną chińską, gdzie wiele firm przecież produkuje jakieś półprodukty, czy nawet produkty gotowe, które później tylko branduje swoją marką właśnie w Chinach, więc całkowite odcięcie współpracy, no, byłoby tragiczne w mojej opinii w skutkach. Z takich ciekawostek, amerykańska broń dla Ukrainy znajduje się już w magazynach w Polsce i Niemczech, a więc kolejna dostawa, kolejna transza wkrótce będzie zrealizowana. Oczywiście to bardzo dobra informacja dla nas w Polsce. W ten sposób też, no, mamy taki kolejny kredyt, mamy też wzrost, nazwijmy to, bezpieczeństwa i takiego spokoju, no bo dopóki Ukraina jest mocno wspierana przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, najbogatszą gospodarkę, która właśnie wspiera Ukrainę, wspiera ten kraj broniący się przed Rosją, no to my możemy się czuć stosunkowo spokojnie, ale oczywiście nie możemy osiadać na laurach. W tym czasie należy się zbroić, wzmacniać, żeby w sytuacji problemów Ukrainy nasz kraj był takim buforem blokującym potencjalną eskalację i potencjalne przyszłe działania strony rosyjskiej. Tak w ramach ciekawostek, traderzy zaczęli wyceniać nowy scenariusz, o co chodzi. Czyżby o podwyżkę zamiast cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? No, to byłby na pewno bardzo ciekawy temat. Traderzy opcji zaczęli obstawiać ponowną podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Amerykański rynek obligacji odreaguje jastrzębie przebłyski w wypowiedziach urzędników. Rynkowy pesymizm wraca na salony i chociaż może być na wyrost, obawa analityków to zdrowa odmiana po miesiącach nadmiernego optymizmu. No, tutaj można byłoby zestawiać te tezy z tym, co się na rynku de facto dzieje, bo tam już tego pesymizmu nie widać, rynki radzą sobie naprawdę rewelacyjnie. W mojej opinii na bazie tych danych, które są na bieżąco publikowane, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niewielka szansa, bliska zera w mojej opinii, na to, że dojdzie do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli już, to trochę dłużej będziemy musieli na pierwszą obniżkę poczekać i trochę dłużej stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostaną na niezmienionym, wysokim pułapie, wysokim poziomie. Aktualne dane dotyczące majowego posiedzenia, które już 1 maja o godzinie 20 odczyt, tak jak zwykle, wskazują na to, że 96% jest szans na brak zmian, czyli na utrzymanie właśnie tego poziomu stóp procentowych z ostatnich miesięcy. Natomiast zobaczmy jeszcze na odsetek prawdopodobieństw, czy coś tutaj się zmieniło. Prawdopodobieństwo utrzymania w maju 96%, w czerwcu 83% i wzrosło prawdopodobieństwo utrzymania także w lipcu i w tej chwili z kolei dane kształtują się w ten sposób, tutaj na stronie CME Group. No jak na razie tutaj te dane dobrze nam prognozowały kolejne zachowania i odczyty Fedu Jeroma Powella. No i te dane wskazują, że pierwsza obniżka może mieć miejsce dopiero 18 września, a więc to kolejne przesunięcie w czasie, bo jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o marcu w 2023 roku, później maj, czerwiec to już miał być definitywny, później mowa o lipcu, a teraz
to wrzesień staje się tym miesiącem, gdzie z największą dozą prawdopodobieństwa dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A jak Stany Zjednoczone, to może i Euroland. Na to oczywiście też czekamy. Nieco wyższy odczyt Fear and Greed Index, choć tutaj myślę, że po aktualizacji, po sesji wtorkowej będziemy jeszcze wyżej. W tej chwili 40 punktów tutaj mam na wykresie, ale po dobrej sesji myślę, że to może być odczyt wyższy. Już możemy być w tym obszarze neutralności. Odbijamy z okolicy 30 punktów. Byliśmy bardzo blisko ekstremalnego strachu, ale te dwie dobre sesje napawają nas optymizmem i pozwalają z większym optymizmem patrzeć na rynek, no bo spadki wyhamowały. I dodatkowo jesteśmy świadkami odbicia V-kształtnego na indeksach w Stanach Zjednoczonych, na które też za moment jeszcze spojrzymy szybko. Spójrzmy na kalendarz i na te ważne dane, które już były publikowane w poniedziałek. W sumie to nic specjalnie istotnego w kalendarzu nie było. Mieliśmy tutaj kiepskie dane z Polski, kiepskie dane z Głównego Urzędu Statystycznego, bardzo słaby odczyt produkcji przemysłowej, 6% spadek rok do roku w marcu, PPI 9,6, no to zgodnie z konsensusem i też z racji wysokiej bazy taki spadek. Spadek też zatrudnienia o 0,2%, więc kosmetyczny, praktycznie zgodny z konsensusem rynkowym. Natomiast wtorek to był dzień ciekawych danych i tutaj czekaliśmy na PMI-e usługowe wyglądają całkiem nieźle, ale PMI-e dla przemysłu już niekoniecznie. Mówię tutaj o gospodarce francuskiej czy gospodarce niemieckiej, dla usług powyżej konsensusu, a dla przemysłu już niestety poniżej. I to znacząco, co nie jest dobrą informacją. Sprzedaż detaliczna w Polsce na poziomie 6% wzrostu rok do roku właśnie za marzec. 6,7 zakładał konsensus, więc tutaj też negatywne rozczarowanie. Poniżej konsensusu PMI dla przemysłu w strefie euro, ale to też z racji tego, że te główne gospodarki zaliczały tutaj spadek, a usługi powyżej konsensusu rynkowego zgodnie też z oczekiwaniami, mając i znając te dane z godziny 9:15:30 z Francji i Niemiec odpowiednio. Po południu pojawiły się dane ze Stanów Zjednoczonych i też nie jest najlepiej, bo PMI dla przemysłu 49,9, poniżej 50 punktów, a 50 to jest ten punkt neutralności. To co poniżej to źle, to co powyżej to dobrze, jeżeli chodzi o rokowania dla przemysłu w tym przypadku. Usługi też w dół, 50,9, 51,7 było poprzednio, a 52 zakładał konsensus rynkowy. To są dane prognozowane, dane szacunkowe za kwiecień, ale te odczyty nie prezentują się tutaj zbyt dobrze. Przed nami środowa sesja i patrząc tutaj po gwiazdkach, czekamy na stopę bezrobocia o godzinie 10 z Polski. Będzie przemówienie członka Rady EBC o godzinie 10:15, też nastroje biznesowe w Niemczech, godzina 10, czyli godzinę po rozpoczęciu handlu na parkietach europejskich. No a ze Stanów Zjednoczonych czekamy na zamówienia środków trwałych, zamówienia środków trwałych bazowe. Będą też dane o zapasach ropy naftowej, które to ostatnio przyniosły znaczący ruch i to ruch mocno, mocno wzrostowy. Zobaczymy, jak będzie tym razem na rynku. Jest to na pewno temat ciekawy. Spora zmienność na ropie WTI, konsensus 1,7-2,7 było poprzednio i to było znacząco powyżej konsensusu rynkowego. Czwartek, dzień wolny w Australii, w Nowej Zelandii. My natomiast czekamy na m.in. dane z Francji. Tutaj całkowita liczba bezrobotnych we Francji godzina 12, tak się zawahałem, bo spojrzałem na początku na Wielką Brytanię, ale to dane z Francji. Czekamy na dane ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj przede wszystkim PKB w ujęciu kwartalnym zostanie opublikowane za pierwszy kwartał. Dane prognozowane konsensusu 2,5% wzrostu, 3,4 było w poprzednim kwartale. Deflator PKB też będzie, to wszystko o godzinie 14:30. Będą też dane o zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych, też 14:30. Będą dane o zapasach hurtowników, czy zapasach w handlu detalicznym, czy też indeks podpisanych umów kupna domów, to godzina 16:00. No i piątek, m.in. CPI z Japonii, 1:30 w nocy, decyzja w sprawie stóp procentowych z Japonii, to piąta już nad ranem, będzie PPI z Australii o godzinie 3:30 też w nocy, dane z Eurolandu, m.in. podaż pieniądza M3, kredyt dla przedsiębiorstw niefinansowych też zostanie opublikowany, no i później 14:30 dane ze Stanów Zjednoczonych, tutaj bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych, tak zwany PCE, będzie opublikowany. Trwa sezon wynikowy, w poniedziałek wyniki m.in. Sandvik, SAP, ale to jeszcze bez tych największych spółek ze Stanów Zjednoczonych. Tu Verizon publikował raport, ale to też nie jest jeszcze ten, można powiedzieć, gigant. Natomiast patrzymy na wtorek, bo tutaj właśnie m.in. wyniki Tesli się
pojawiły. Zaraz tutaj wyszukamy. W naszym, tu już jest środa, to przewinąłem za daleko. Mamy wtorek, Visa, Tesla widzimy poniżej konsensusu i przychody i zysk na akcję, o czym też tutaj mówiłem w ramach statystyk. Mieliśmy też wyniki Visa, tu akurat dane lepsze od konsensusu rynkowego i jeżeli chodzi o przychody, jeżeli chodzi o zysk przypadający na jedną akcję, PepsiCo również nieco powyżej konsensusu, dane rynkowe, General Electric również powyżej konsensusu, Philip Morris również powyżej konsensusu, zielone kolory oznaczają, że dane są powyżej konsensusu rynkowego, czerwone, że niestety te dane zawiodły i dla Tesli zawiodły, a kurs radzi sobie rewelacyjnie, co jest bardzo ciekawą informacją i pytanie, czy no nie będzie to dobry pretekst do tego, żeby ewentualnie ponowić shorty po odbiciu, które może się pojawić na początku środowej sesji po godzinie 15.30. Jeżeli chodzi o kolejny dzień, czyli o środę, już patrzymy na dane, znowu sobie przewinąłem za daleko, ale już mamy środę. Wyniki Mety będą opublikowane, czekamy na ten raport po zakończeniu sesji giełdowej. Jedna z największych spółek w Stanach Zjednoczonych, niedawno wyprzedzona przez Nvidia, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, ale to cały czas jest jedna ze spółek z Wielkiej Siódemki, a z wszystkimi spółkami z Wielkiej Siódemki trzeba się liczyć. Będą też wyniki IBM między innymi, no ale to już spółka z prawie 10-krotnie niższą kapitalizacją właśnie rynkową. Jeżeli chodzi natomiast o czwartek, przypominam jeszcze raz, teraz czekamy na dane Microsoft, Alphabet, to te główne spółki, duzi gracze właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to będą te raporty, myślę, że jedne z kluczowych, Microsoft bardzo, ale to bardzo istotny, no i po tych danych to już w zasadzie tylko na Nvidia będziemy czekać. Nvidia zazwyczaj w samej końcówce sezonu wynikowego publikuje swój raport, więc jeszcze chwila oczekiwania przed nami. No i jeszcze szybko spójrzmy na piątek, gdzieś mi tutaj przeskoczył w kalendarzu ten dzień, ExxonMobil, Chevron, czy na przykład Saab, ale to już w Wielkiej Brytanii, te spółki będą publikować swoje raporty, swoje wyniki, a więc sektor, nazwijmy to paliwowy ze Stanów Zjednoczonych, który to w ostatnim czasie inwestuje Warren Buffett nieco większą część swoich środków, o czym informował w jednym z ostatnich listów do akcjonariuszy. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku, S&P po mocnych spadkach odrabia straty, 5000 wybronione, dwie dobre sesje, które pozwoliły na wzrost na poziomie około 120 punktów, czyli ponad 2%. Zobaczymy, jak długo te wzrosty nam się tutaj będą utrzymywać. Patrząc na zachowanie Tesli po sesji, wydaje się, że jeszcze ta sesja środowa może przynieść kontynuację tego umocnienia, no z racji tego, że po drodze nic aż tak bardzo istotnego się nie będzie dziać, co mogłoby zaburzyć nam sytuację na rynku. Nie należy jednak zapominać o tych bardzo mocnych spadkach, które wcześniej obserwowaliśmy. Oczywiście po tak mocnym ruchu wzrostowym powrót do wzrostów powinien być szybki. Ja też przewidywałem, że jeżeli korektem zakończymy, to może być tak, że w kilka sesji wrócimy do lokalnych szczytów. Czy to już jest ten ruch? Zobaczymy, ale no tak to wygląda, jakby to rzeczywiście mógł być ten ruch powrotny, który przywróci nam nadzieję w dalsze wzrosty i poprawianie historycznych szczytów na indeksach. Odrobił też DAX, o czym też mówiłem, WIG20. Walczy przy szczycie w okolicach 2500 punktów, natomiast WIG20 narażony na odcinane dywidendy, no i to też rodzi pewne problemy rynkowe. Ciekawie dzieje się na kursie Bitcoina, który chwilę przed halvingiem spadał do poziomu nieco poniżej 60 tysięcy dolarów, ale już odrabia straty, kilka sesji wzrostowych za nami, 10% od wzrostu, odbicia, no i wydaje się, że ta strefa docelowa 70-73 tysiące dolarów stoi przed tą kryptowalutą jak najbardziej otworem i chyba takiego wzrostu będziemy się właśnie spodziewać. DAX również coraz to mocniejszy. Indeks z giełdy niemieckiej odrabia straty. Przede wszystkim świetna ta sesja wtorkowa. 1,5% wzrost pozwolił na, no to 1,5% jest około 300 punktów, a więc pozwolił na znaczące pokonanie 18 tysięcy, które to poziom niedawno został utracony, no i wygląda to zdecydowanie lepiej. A jeżeli giełdy mocne, to mamy też do czynienia z umocnieniem polskiego złotego, który po chwilowym pokonaniu poziomu 4,12 na parze dolar-złoty, no jesteśmy w okolicach 4,03, więc dolar tutaj osłabł znacząco, 3 tu spadł o jakieś 8-9 groszy, czyli o ponad 2% w ciągu kilku sesji, co jest naprawdę sporym spadkiem, poprzedzonym oczywiście mocnym wzrostem. No i teraz okolica 4,402 będzie dla nas działać jak wsparcie. Czy to wsparcie wytrzyma? Zobaczymy. Na ten moment jesteśmy w trakcie fali zniżkowej pary dolar-złoty. Bardzo dużo się dzieje też na złocie.
Już spróbuję tutaj wyszukać. O, mamy złoto. No, nie chcę mówić, że tąpnięcie, ale kurs zanurkował do poziomu poniżej 2300 po wcześniejszym ataku na 2430, co było nowym historycznym szczytem. Pierwsza korekta w tym ruchu wzrostowym taka znacząca, to też pokazuje, jak dużo emocji w tym ruchu wzrostowym było, skoro z euforii tak szybko do paniki przeszliśmy. Często tak właśnie wygląda korekta. Podobnie zresztą wyglądała korekta na indeksach w ostatnim czasie. To oczywiście nie zaburza nam tego trendu wzrostowego, i wydaje się, że nic takiego się nie wydarzyło, co miałoby nam ten trend zaburzyć. Owszem, korekta powinna być nawet nieco mocniejsza, żeby ten rynek schłodzić, choć już w tej chwili dla tych gorących głów taki prysznic na poziomie 140 powiedzmy dolarów przeceny na jednej uncji złota może być i wystarczający. Czy będzie, to zobaczymy. Na razie złoto walczy w okolicach 2320 i te ostatnie kilkadziesiąt godzin, nowy tydzień, ten ostatni pełny tydzień kwietnia na razie dla złota nie wygląda najlepiej. Drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału zastępczego zamiast otwarcia GPW. Nagrywam we wtorek wieczorem, no dziś teraz akurat równolegle jestem w trasie, kiedy Wy ten materiał oglądacie. Natomiast po południu normalnie usłyszymy się o godzinie 16.40 w zamknięciu GPW. Zachęcam Was do oglądania telewizji biznesowej na stronie telewizjabiznesowa.pl, bo tam trwa poranek z rynkami na żywo, który no tutaj bez zmian oczywiście się odbywa. Ciekawi goście jak co dzień oczywiście na antenie telewizji biznesowej będą się także dzisiaj pojawiać, a poranny program, poranne pasmo programów na żywo zakończy oczywiście standardowo Marek Rogalski programem o godzinie 10.30 Świat Walut, który potrwa pół godziny. Dziękuję za uwagę, pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcjach, zachęcam do dyskusji w komentarzach pod tym materiałem. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.